wojskowy sądzie podaje dane. Władysław Gurgacz, ksiądz jezuita. Jestem żołnierzem i kapelanem. Rozumiem, co prokurator przeczytał. Byłem w podziemiu, za to nie zdołam doczekać. W życiu ziemskim lat starczych jestem niewinny wobec Kościoła i wobec Polski. A to wystarczy. I wobec Polski. A to wystarczy. Ojcze nasz, w piersi serca młot łomocę. Siłę dasz, abym mógł wytrzymać proces. Za nauczanie moralnych zasad, za budowanie wiary barykad. Zrobiła ze mnie czerwona prasa, agenta osi Wall Street, Watykan. Kocham mój kraj i to moja wina. Nie umrze z moją śmiercią rebelia. Wojskowy sądzie, oddział Stalina. Znacznie ważniejsza jest Ewangelia. Znacznie ważniejsza jest Ewangelia. Ojcze nasz, w piersi serca młot łomocę. Siłę dasz, abym mógł wytrzymać proces. Nie czuję lęku, nie czuję złości. Śmierć spotkam chętnie i jeszcze powiem, że nawet Piłat miał wątpliwości. I tym się różnił od was, sędziowie. Tak jest, zwalczałem dwie okupacje. Oddany Polsce i służbie Bożej. Pewnie uwzględni Bóg apelację, którą mu bezpośrednio złożę. Którą mu bezpośrednio złożę. Ojcze nasz, w piersi serca młot łomocę. Siłę dasz, abym mógł wytrzymać proces. Ojcze nasz, w piersi serca młot łomocę. Siłę dasz, abym mógł wytrzymać proces. Na co kapelanowi broń jest? To jak każdy człowiek ma prawo bronić życia, tak samo uważałem, że i kapelan, tym bardziej partyzant, znajdujący się w ciągłym niebezpieczeństwie życia, utraty życia, ma prawo i może nosić broń. Nosić broń? Ewentualnie użyć broni. O, znaczy oskarżony był psychicznie przygotowany do tego, że w momencie odpowiednim użyje broni, tak? Tak. Odprawiałem mszę świętą, w niedzielę tłumaczyłem Ewangelię odpowiednią, w krótkim przemówieniu. Spowiadałem, zależnie od woli, życzenia członków oddziału. A jeśli się mnie ktoś pytał o jakąś kwestię etyczną, to mu służyłem odpowiedzią. Ale poza tym zupełnie nie mieszałem się do życia obozu.